Witam Państwa serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Republic of Pirates i mamy kolejne nasze zadania do realizacji, czyli od góry mamy zbudować Ketcha, mamy zająć wyspę Bram Piekła lub wyspę Targową i mamy pokonać statek mężów w szubienicy, czyli mamy szukać statków z symbolami skrzyżowanych kości. I wydaje mi się, że można byłoby od tego zacząć, ponieważ to tam chodzi o dziewczyny, nie? Przypominam, że tutaj chodziło o to, że tam się Izabela troszeczkę martwiła. No tutaj mamy jakiś właśnie statek mężów w szubienicy, zaatakujmy. Proszę bardzo. No niby trudniejsi rywale, ale rozgromiliśmy. Czy to się liczy? Tak, to się liczy. O! Brick production is up and running. That gives us another material to create more hardy buildings. Speaking of which, the lads have been getting pissed down in huts on the beaches. I'd say it's about time we set up some more reputable establishments. Bardziej renomowane lokale mamy postawić, tak? Kolejne zadanie. Obfity posiłek i napój. Mamy zbudować tawernę. No tak, ja wiedziałem, że w końcu do tego dojdzie. Ale ja bym jeszcze trochę może powalczył, ponieważ dublony się przydadzą. Co to tutaj jest? A nie, to skała. Ja tak patrzę, gdzie by tutaj jeszcze można było się zaangażować w jakąś walkę, ale... No nic. Dobra. Wróćmy tutaj tą naszą flotą. Natomiast tu wybudujemy tawernę. No i teraz, bo nie zauważyłem, tawerna tutaj? Tak. A nie jest duża. Myślałem, że będzie duża. Gdzie się on tutaj bym umieścił? Chociaż sensowniej byłoby machnąć ją gdzieś tak. Ale jeżeli dam tutaj, to gdzieś tam po drugiej stronie będzie można postawić drugą, tak? Ciężko stwierdzić. Dobra, postawmy tu, koło przybytku rozkoszy. There's nothing quite like a cozy tavern for carousing and gossiping, eh, Captain? And the gossip going round at the moment is that the men are sick of having nothing but fish to eat. All we'd need is a couple of rifles and a lodge, and the lads will get a start at hunting the wild boar roaming some of the islands. No właśnie. Czyli już trzeba będzie jedzonko ogarniać, natomiast jeśli chodzi o dziki, no tutaj to dzików nie ma. Więc by trzeba było poszukać wyspy, na której są. Niemniej, mamy tutaj to zadanie zajęcia wyspy Bram Piekła lub wyspy Targowej. Dlatego proponuję może naprawić po pierwsze statek. Bo jakoś musimy któryś stracić, tak? No ale jeżeli możemy... O kurcze. No, ciekawe. No to mają tutaj tego trochę arsenału. Oż ty, panie. Dobra, co tutaj mają? Kłody drewna, ryby, dobrze. Bawełna, minus 50%. No to kara będzie do tego. Glina plus 110, cukier plus 150. No okej. Albo... mówili coś o wyspie Targowej. Tutaj mamy... A, tu jest wyspa Targowa. No dobrze. Tu jakaś mgła wojny, ale to chyba nie jest mgła wojny, tylko tu już się mapa kończy, coś tak czuję. Zobaczmy. Tu jakoś tak lepiej to wygląda. I zobaczmy, co tutaj mają. O, tu są dziki. Elegancko. No ale za to minus 100% do ryb. Ale plus 120 do bawełny. No powiem szczerze, ciężko jest się zdecydować. Niemniej jednak tu chyba byłoby mi o wiele łatwiej coś z tymi miglancami zrobić. Dobra, będziemy atakowali wyspę Targową, proszę Państwa.
Tylko teraz tak, ja bym chciał zaznaczyć tę moją flotę i skierować ich tutaj. Zacznijmy od tego migląca. Miglansa, przepraszam. Dobrze. Nasi płyną. Ale radosne pcipciochy, kurczę. No. Teraz zobaczymy. No dobra. Wdajemy się w walkę. Ale ty też dołącz, halo, mistrzu! Dobra, używamy tych takich rozbryzgów, że tak powiem. Jeszcze tamta dostanie. Wieżyczka. Jeszcze mamy całą piąteczkę. Pierwszy oficer, awansuj dowolnego kapitana na poziom 20. Okej. Dobra. Mamy całą piąteczkę jeszcze. A ja bym tego zaatakował przy okazji. A czemu nie? I dajesz. Staniesz w ciry. Co to za statek? Barka. Aha. Oni tu awansują. Oj, ale ten to mi spuszcza w ciry jeszcze większe. O, tisinku mój. No dobrze, ale... Zbierzmy łupy, nie? Tutaj ten jest już na wykończeniu. Co stąd zbierzemy? O! No dobra, ciśniemy na tamte dwa plus jeszcze wieżyczka. Powinniśmy sobie poradzić. Aj, oddalmy się trochę, bo nie wszyscy płyną w kupie. No i teraz ich tu dojedziemy. Dwa w zasięgu, żeby były. Aha. O kurde, to są trzy. Nie zauważyłem. Dobra, jeden zatopiony jest. Można byłoby się trochę odsunąć od tej wieżyczki, bo... Ale spokojnie, jak będziemy mieli lepsze statki, to nawet lepiej. Dawaj, no... Łupnia dostajesz za darmochę, synu? Dobra, akcje specjalne. Stryk. Nie no, tutaj to sobie spokojnie poradzimy. Dobra. Zbierajmy. Na tym to można całkiem przyzwoicie zarabiać, powiem szczerze. Co to jest? Złoże żelaza, o! Dobra, atakujemy teraz to. Tę wieżyczkę. Oni są tak rozproszeni troszeczkę dookoła wyspy, więc trzeba będzie to poobkrążać troszeczkę. No dobra, wszystkie statki walą? No dobrze by było. No i gitara. Tutaj też złożę żelaza, bardzo fajnie. No, tu jest ich więcej, moi drodzy. Tu jest ich więcej. Ale to już będą ostatni, więc proponuję, żeby może... Czekajcie, gdzie jest to nasza wyspa? Wyspa Szczurów to nie. Wyspa Gali. O. Ja proponuję, żeby może, po pierwsze, zaangażować tutaj jakiegoś miglanca. Bo my teraz mamy wybudować Ketcha, więc na Ketcha, co by tu, czy jakiś byłby... no nie widzę. Dobra, to wszystko jedno. Zwiększone osiągi. O, to tego wezmę. I budujemy Ketcha w takim razie. Ketch. A tego też mogę budować? Mogę Kogę. Tego. Na razie nie mogę, no bo nie wydobywamy jeszcze żelaza. Ale tego mogę. To już będzie taki
silniejszy statek. Troszeczkę oczywiście. Natomiast ile ja posiadam ogólnie tych ulepszonych żagli? Bo tutaj, 15. I 50 normalnych. A żeby wybudować... to na razie nie... 10. To jeszcze jednego nawet mogę. No dobra, to... To zobaczmy. No pewnie, że tak. Im nas więcej, tym lepiej. O! Zwiększone osiągi. Dobra, tego zatrudnię. Czekamy na wybudowanie statku. Nie wiem, co się tam dzieje przy tej wyspie targowej. Ale po wybudowaniu tego pierwszego catcha to już zrobimy to zadanie. No i pracujemy nad tym zadaniem, tak? Czyli nad przejęciem kolejnej wyspy. No, ale trzeba przyznać, że długo się te catche budują. Ja nie puszczałbym wszystkich, nie puszczałbym pojedynczo statków, tylko poczekałbym na tego drugiego. O, właśnie. Dobra, czemu ty tutaj jesteś? Gdzie, jakiś rally point można ustawić tutaj? Nie. Czy może i można, ale... Dobra, kolejny catch. 10 ulepszonych żagli, 10 desek, to nie ma problemu. Margaret Blackwood będzie kapitanem tego zacnego statku. Natomiast my możemy zadbać może o kolejne domy. Bo ja widzę, że tutaj minus jest i to bardzo niedobrze, że jest. Dobrze. I droga. Okej. Jeszcze tutaj domki. W razie czego, gdyby trzeba było awansować jakichś miglanców, no to będziemy mieli, no mamy sporą nadwyżkę, to trzeba przyznać. Dobra, jeszcze czekamy na tego drugiego catcha. No i będziemy atakować dalej. Jestem bardzo ciekawy, jak te statki, jakie wy macie ataki specjalne? Bomba dymna. Wystrzel bombę dymną, która sprawi, że wrogie statki chybią przez 3 sekundy. Riley-o, no już. Płyniecie do swoich kompanów. Czekajcie, my atakujemy wyspę targową, więc tu... Kuźwa. Jak to się wydarzyło, no? Odznaczyły się? Odznaczyły mi się. Jakimś cudem. No ale dobrze. Miejmy je na oku, bo jeżeli będzie jakaś walka, to warto byłoby mieć tutaj na uwadze to, że trzeba jednak coś tam ogarnąć, nie? Ciekawy jestem, raczej tak będzie, ale ciekawy jestem, czy jeżeli zaznaczę wszystkie moje okręty, to czy będę miał tutaj różne akcje. Myślę, że tak. Dobra, na tego trzeba uważać. Ci po skałach pływają, normalnie niczym się nie przejmują. Gdzie tam, że rozprucie kadłuba, no, kto by się tym przejmował? Tak na dobrą sprawę. Dobra, czy oni się tutaj jakoś pojawili, wrogowie? Nie. Na całe szczęście. Trzeba by też przemyśleć, proszę Państwa, temat ulokowania doku, bo od tej strony byłoby bliżej. No tutaj to wybrzeże jest takie mizerne, ale tutaj trochę lepsze. Od tej strony chyba tutaj. No zobaczymy, gdzie będziemy mogli. Nie mamy wystarczającej ilości materiałów, aby spełnić tam jakieś te wymagania. To nic. To, że nie mamy, nie oznacza, że nie będziemy mieli. Dobra, proszę Państwa, atakujemy. Atakujemy dalej. No a jaj, kapitanie, to kuźwa, to dawaj, no. Może być i bez jaj, jak przeszkadza. Co to jest za koga? No to zobaczymy, jak tam będziemy w stanie ich rozgromić tymi nowymi jednostkami.
O, się tylko nie posraj. No i zobaczmy. Okej. Okay. Puśćmy tę bombę. Okej. Okay. Elegancko. No jakiś to mi tak strasznie tutaj podpłynął blisko. Trochę niefortunnie. No i okej, okay, atakujemy teraz tych. Czy to tylko na statki działa? Ej, kurwa, co jest? Nie mogę tego ataku specjalnego. O. Bardzo dobrze. I tu już na spokojnie. Tu już mogą sobie strzelać. Cztery statki zostały. Powiem Państwu tak, jeżeli chodzi o kwestię tej zasłony dymnej, tej bomby dymnej, no to jest to fajne, ale wydaje mi się, że ten rozproszony strzał też jest bardzo przydatnym atakiem specjalnym. W związku z tym warto byłoby go jednak mieć i... No, proszę bardzo, nie? I używać, bo robi robotę. I elegancko. Zbierzmy tutaj to. No dawaj, dawaj. Dobra. To się udało. I teraz my musimy w to kliknąć, żeby to przejąć. Wyspa Targowa. Zdobyliśmy nową wyspę. Ta zachodnia wyspa szczyci się piaszczystymi plażami na wybrzeżach w każdym kierunku świata, zapewniając mnóstwo miejsca do budowy i wiele pozycji obronnych. Statki przewożące cenne towary często przypływają przez pobliski południowo-zachodni szlak handlowy. No właśnie. I zobaczcie, mamy tutaj szczątki zajazdu kapitańskiego, więc będziemy mogli postawić sobie kolejny taki budynek, przez co, tak mi się wydaje, nie? Przez co zwiększymy liczbę możliwych do zatrudnienia kapitanów prawdopodobnie do 10, jeżeli taki jeden zajazd ma limit 5. A to by oznaczało limit 10 statków, nie? Też tylko mi się wydaje. Dalej mamy glinę, mamy rudę żelaza. No i tutaj plus 130% do wydobycia drewna. Plus 120% dla dzików. Niestety mamy karę 100% dla ryb. 50% dla cukru i konopi. Ale plus 120% do bawełny. That's three islands under our control, Captain. We're making steady progress into the archipelago. Just remember that with each island we take, the more we expose ourselves to attack. We must ensure each island is well provisioned and defended. No tak, no w sumie ma rację Mary Connor. Dobra. Czyli tak, przejęliśmy tę wyspę, więc bardzo dobrze. I tak jak powiedziałem, tutaj wybudujemy dok. O, nie jakiś miglas. Dobra, bierzmy go tam. Coś się to będziemy czaić. Cztery statki mamy. Oczywiście to też są takie pcipciochy malutkie, które nie są zbyt silne. O, tu jest ich dwóch. Okej. Okay. Ci się tutaj jakoś skomasują? Nie. Masz za swoje ciulu. Ach, niepotrzebnie wystrzeliłem. Nie no, te kogi też robią robotę. Dobra. Tutaj wybudujemy dok. Można byłoby i tutaj, ale nie, tutaj. Teraz tak. Infrastruktura. Dok. A co, nie mogę? A czemuż to? No nie gadaj, że naprawdę... Logistycznie to jest lipa budować tutaj dom, ale no dobrze. Jak mus, to mus, nie da się inaczej. Ta góra tutaj to jest tak kiepska sprawa. Postawmy drogę, albo nie. Jeżeli chodzi o ryby, no to tutaj wiemy, że minus 100% tak, do ryb, ale dziki. I teraz pytanie, gdzie te dziki? Czy to jest jakaś lokalizacja konkretna, czy...
Czy po prostu, że są i tyle. No dobra. Ale prawdopodobnie, jeśli chodzi o kwestie, czekajcie, udogodnienia, potrzeby, wymagania, o. To tu, no tak, po pierwsze, będziemy potrzebowali tych miglanców. No i to już za cegły. Ajajaj, utrzymanie 40 dublonów. No dobra, czyli tutaj też produkcja cegieł by się przydała. Nie musi być, tak? No upartego nie musi być, ale... Kurde, że ja tutaj nie mogłem tego doku wybudować. To jest masakra. No dobrze, proszę Państwa, myślę, że w kolejnym odcinku będziemy zasiedlać tę wyspę. Robić znowu wszystko od początku. I zdobędziemy szyneczkę dla tych naszych miglanców. No, niech tak będzie. Dobra, dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.